Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w kolejnym challenge'u z Planet Zoo. Jakiś czas temu robiliśmy sobie 15 minut challenge, ale powiedzieliście mi, że w sumie to chyba było za łatwo, bo na koniec się za bardzo chyba rozluźniłam i faktycznie zostało mi tego czasu odrobinę, więc dzisiaj postanowiłam sobie to nieco utrudnić i dlatego robimy 10 minut challenge. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy zrobili też 5 minut challenge. To byłoby naprawdę ciekawe wyzwanie. I przypominam, o co chodzi. Mamy 10 minut, losujemy zwierzę, dla którego budujemy wybieg, no i wskakujemy do gry. I jesteśmy teraz na stronie, która pozwoli nam wylosować zwierzaka. To chyba ta sama strona, z której korzystałam poprzednio. Mega się stresuję, wtedy też się stresowałam. Mam nadzieję, że wylosuje się coś fajnego. Tutaj mamy różne typy, które możemy sobie losować. Możemy losować właśnie zwierzaki pod konkretne biomy, ale ja po prostu chcę wylosować zwierzę na wybieg, więc zamykam oczy, losuję. Wy już widzicie, jeszcze nie? I co to jest? Panda ruda! O kurcze! One potrzebują dużo miejsca do wspinania się, dużo atrakcji chyba, z tego co pamiętam. No dobra, fajnie, fajne zwierzątko. Tylko czy ja dam radę w 10 minut? Serio? O, dobra, lecimy do gry! I jesteśmy w grze. Tutaj obok mamy wybieg z pierwszego wyzwania, ten w 15 minut, który budowałam. A tutaj przygotowałam sobie wybieg dla pandki rudej, tak samo jak w poprzednim wyzwaniu, tylko zrobiłam granicę wybiegu i doprowadziłam ścieżkę dla pracowników. Teraz pokażę Wam jeszcze kilka informacji na temat pandki. Pandka niestety jest zagrożona. Pandka ruda to niewielki ssak zamieszkujący tereny leśne Himalajów i wielu regionów Chin. Mimo nazwy jest również zwana pandą małą, mniejszą, rudą lub czerwoną. Nie jest blisko spokrewniona z pandą wielką, choć ma kilka cech wspólnych, takich jak dieta składająca się głównie z bambusa. Pandka ruda ma czerwone futro, czarne łapy, pręgowany ogon oraz białe uszy i pysk. Od głowy do nasady ogona mierzy od 50 do 64 cm, a jej ogon ma od 28 do 59 cm długości. Znakomicie radzi sobie ze wspinaczką i jest dobrym pływakiem. Lubi też zróżnicować środowisko. Jeśli chodzi o wybieg, to minimalny wybieg to 220 metrów kwadratowych, no i potrzebują odrobinę miejsca do wspinaczki, nie potrzebują wody. Stopień, jeśli chodzi tutaj o ogrodzenie, to stopień drugi, no i wyższe niż 2 metry, więc troszkę tutaj możemy się pomęczyć z tym, ale dobra, zobaczymy. Pandki żyją 10 lat, możemy mieć maksymalnie dwie pandki, później je kupimy, wprowadzimy. Zobaczymy, jak mi się będzie wybieg podobał. Jeszcze nie startuje czasu, jeszcze chwilka. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Czy jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć? Nie, chciałam sprawdzić tylko jeszcze, jak wielki jest teraz ten wybieg. 672 metry. No dobra, jak tutaj dodam jakieś roślinności, to się wszystko pewnie trochę zmniejszy. A, no i chciałam jeszcze w sumie sprawdzić, jak duży powinien być wybieg na dwie pandki, bo tego nie sprawdziłam. 230, okej, czyli się nie zwiększa tak jakoś drastycznie. Ach, no dobra, no to chyba czas zacząć. Ojoj, dobra, zaraz kliknę, jeszcze tak sobie patrzę, co ja bym tutaj chciała zrobić i staram się jakoś to wymyślić. Nie wiem, przeraża mnie trochę to, te obiekty do wspinania, nie wiem, jak ja to tutaj wcisnę. Ale dobra, słuchajcie, uwaga, klikam minutnik i poszło. Czas start, 10 minut się odlicza, a ja nie mam pojęcia, co zrobić, od czego zacząć. Dobra, zacznijmy chyba sobie od tego, że ustawimy tutaj edytuj barierę, zrobimy sobie te dwie przednie elementy ogrodzenia szkłem, tym szkłem lustrem weneckim, tak żeby goście, to jest lustro weneckie? Nie, to jest zwykłe szkło, ja potrzebuję, o, to potrzebuję dokładnie tak, tylko w odwrotną stronę, żeby goście mogli, halo, gdzie to się tu zmieniało? O nie, nie pamiętam, dobra, to chyba tu było lustro weneckie, tak. W tę stronę, dobra, idealnie. Z tej strony nie będą zwierzaki się stresować, a z tej strony goście powinni widzieć. I teraz poproszę jeszcze ścieżkę, żeby tutaj jakoś dojść. Kurczę, nie zdążymy! A to nie był dobry pomysł, żeby zmniejszyć czas. 4 metry, 4 metry. I spróbujmy tutaj zrobić taką małą mini ścieżkę, żeby faktycznie tutaj mogli, chyba w złym miejscu zaczęłam, zdecydowanie w złym miejscu zaczęłam, powinnam zacząć trochę wcześniej gdzieś tutaj i żeby mogli sobie tutaj podziwiać te zwierzaki. Tylko czy ja chcę te kafelki? Dobra, niech będą, nie są takie brzydkie, trochę się odróżniają, więc może to zostać w ten sposób. No całkiem nie najgorzej, dobra. Chciałam jeszcze tutaj górą poprowadzić jakiś taras widokowy, ale to zrobimy, jeżeli zdążymy. Jeżeli nie zdążymy, to nie zrobimy. Dobra, i teraz tak, czy one potrzebują trwałego schronienia? Pewnie potrzebują.
pasują, ale zacznijmy od może jakiegoś rozplanowania obiektów. Nie patrzę na czas, bo jak będę patrzeć, to się będę stresować. Pantka ruda, gdzie jest pantka ruda, pantera? Pantka ruda jest, dobra. Co my tutaj dla was potrzebujemy? Co to jest? Naturalna gałąź do wspinania się. Dobra, coś poukładam z tych rzeczy do wspinania się na pewno. Co to jest? Naturalny most do wspinania się. O, jakie to fajne, ale nie wiem, czy będę mieć czas, żeby się z tym bawić. To jest świetne. Można by to było ułożyć między dwoma drzewami. Tak, dobra, to zrobimy. To gdzieś tutaj ustawimy, może gdzieś na takiej wysokości, żeby nie było zbyt wysoko i żeby goście mogli podziwiać właśnie... A, no i rzuciłam to w złym miejscu. Dobra, jeszcze raz, chodź tutaj, kochana, wyedytuję cię. Kochana mościno moja. Przekręcimy cię jakoś tak. No to będzie całkiem proste do ustawienia. Gdzieś tu, może bliżej nawet gości, żeby mieli dobry widok na ten mostek. Jeszcze trochę cię przekręcę. Nie musi być idealnie, Carmela, pamiętaj. Dobra, jakieś tutaj dalej drzewa wrzucimy, żeby... W ogóle jakie one są biom? Biom tajga i klimat umiarkowany. No dobra, no to może coś znajdę. Biom, tajga i umiarkowany. I teraz poproszę drzewa, jakieś wielkie, wielkie drzewa. A, 7 minut? Jak to? Kurczę, co tak szybko? O nie, za szybko. Miałam nie patrzeć na czas. Nie, no to jest masakra, to za szybko leci. Zdecydowanie 10 minut to za mało, żeby ogarnąć tutaj coś ciekawego. No, to jest za niskie. A, masakra. Drzewo, dajcie mi jakieś fajne drzewo, chyba że to wykorzystamy, te takie suche. Dobra, niech będzie, powiedzmy, że tutaj taki mostek pomiędzy dwoma uschniętymi drzewami. Co prawda nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tutaj taki... Zrobimy im, o, taki wykarczowany las, niech będzie. Trochę roślinności też tutaj nawalimy zaraz, ale na pewno ten wykarczowany las to myślę, że tutaj, że tu powinien być. O, coś w tym stylu. Będą mieć strasznie brzydki wybieg. Przepraszam, pantki. O, obiecuję, że się postaram, ale nie wiem, co to z tego wyjdzie. Tutaj gdzieś możemy wrzucić jakieś drzewo. Jakieś krzaki potrzebuje też na pewno. Woda. Teren. Poproszę dziurę w ziemi. Poproszę za duża dziura w ziemi. Zdecydowanie za duża dziura w ziemi. Jakaś taka dziura? Dobra, niech będzie. Zaraz się jeszcze pobawimy pędzlami. Woda, gdzieś tutaj takie oczko wodne. Co prawda one nie potrzebują, ale niech będzie. I jeszcze teraz wracamy do tych atrakcji dla pandek rudych. Karmnik skrzynkowy. To się przyda i to by się może nawet gdzieś tu przydało. Kurczę, jakie to duże, nie mam tyle miejsca! Ojoj, nie wiem, czy nie będziemy musieli zrezygnować z tej wody, wiecie? Wydaje mi się, że ta woda jest tutaj jednak niepotrzebna. Dobra, rezygnujemy, bo nie mamy tyle miejsca. Tutaj sobie umieścimy gdzieś w rogu ten karmnik. Co tu jeszcze jest dla nich? Na pewno musimy im dać miskę na wodę, bo skoro nie daliśmy im zbiornika wodnego, to muszą mieć miskę na wodę. I powinny też mieć jeszcze... powinny mieć też jeszcze miejsce na karmę, które to będzie duża miska na wodę. A może dużą miskę na wodę im dam? Dobra, niech mają dużą miskę na wodę. No, dawaj, tu się ustaw, ciebie usunę, ciebie wstawię tutaj pod drzewo, wybieg i coś jeszcze do jedzenia. O, drapak też im możemy ustawić, to tu im ustawimy gdzieś, ale krzywo ustawiłam ten mostek. No nie, no masakra, ojej, to będzie strasznie brzydkie, haha. Dobra, 4 minuty, 4:50, o nie, za szybko to leci, przecież ja tu nic nie zdążę ustawić. O, teraz się jeszcze zestresowałam. Dobra, niech tu będą jakieś te dzwoneczki, zero roślinności, to będzie najgorszy wybieg, słuchajcie, jaki może być. Chcę zwykły karmnik. Czy jest zwykły karmnik? Jedzenie. Duże koryto. Tutaj jest platforma żywieniowa na drzewie. Małe koryto na wodę. Miska. Duże koryto na wodę. Serio? Jest tylko platforma żywieniowa na drzewie? No nie wiem, czy chcę im dawać platformę. Dobra, dajmy to tutaj. Taką powiedzmy, że będą się po tym spinać. Miejmy nadzieję, że się... Będą się wspinać, czy nie będą wspinać? Nie, dobra, przestawimy to gdzie indziej. Tutaj mamy to drzewko, więc to drzewko byśmy sobie może dali gdzieś bardziej, powiedzmy, na środek i spróbujemy ustawić tę platformę na tym drzewie. Gdzieś tylko tak, o, nie za wysoko, tylko wydaje mi się, że pracownik może nie móc tutaj dojść, ale to już trudno, to już będzie problem pracownika, nie mój. Nie no, mam nadzieję, że dojdzie. Z powrotem tutaj wskakujemy w wybieg, wszystkie atrakcje i tu są jeszcze te takie, o tak, to chciałam. O, możemy to połączyć nawet. Dobra, to wiecie co, połączymy sobie to z tym i one może będą mi się w stanie jakoś fajnie jeszcze po tym wspinać. Zrobimy to w ten sposób.
I tutaj jeszcze sobie coś o takiego poprowadzimy, tylko żeby mi nie uciekły, nie nawiały później po tych wszystkich elementach do wspinania, więc muszę trochę się odsunąć od krawędzi płotu. 3,20, świetnie, brawo Carmela, a ty nie masz praktycznie nic. Dobra, miejsce do spania to ja bym im ułożyła tutaj pod tym mostem, powiedzmy, że niech sobie tu śpią. Brawo, pięknie mi to wyszło, naprawdę. No dobra, to jest trudne. Wybieg w 10 minut to jest coś naprawdę ekstremalnie trudnego, ale okej, naturalna platforma do wspinania się, nie wiem, czy to gdzieś chcecie, czy nie chcecie. Tu jest jeszcze jakiś ten kartonik, dobra, to ten kartonik możemy im gdzieś tu ustawić. I co ja tu jeszcze dla nich potrzebuję? Tu jest jeszcze jakaś lizawka lodowa, ojej, jaka bieda, jak brzydko. Gałąź do wspinania się, tu jest jeszcze jakaś piłka, to też im ustawimy. Dobra, i ostatnie minuty, 2,40, świetnie, pięknie, dziękuję, przyroda. Poproszę jakieś skałki, których ja skałek używałam tutaj, dajcie mi jakieś skałki. Chcę tylko jedną, żebym pamiętała, dobra, taka zwykła skała, tak? Skała pustynna, okej, niech będzie. A, dobra, i teraz tak, gdzie jakaś skałka? Tutaj mogę wrzucić kilka skałek dosłownie wrzucimy, tak żeby cokolwiek tutaj było na tym wybiegu, jakieś te skałki poustawiane. No dawaj, 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 żeby nie było tak pusto. Przyroda, poproszę jeszcze, wyrównaj do powierzchni. Nie, to chcę sobie usunąć. I poproszę jeszcze jakieś drzewa, 2 minuty mi zostały. Jakaś zielenina mi jest potrzebna, coś co tutaj zazieleni nam trochę ten teren. Tutaj jakiś krzak, pięknie. Ła, za dużo klikam. O, bambusy. Bambusy też tu powinny być. Bambusy sobie ustawimy koło tego karmnika. To sobie go tak troszeczkę osłonimy. O, żeby nie był taki, wiecie, odsłonięty z każdej strony. To sobie zrobimy taki przytulny karmnik zasłonięty bambusami, żeby tylko zwierzaki mi się mogły tutaj dostać. Żeby nikt im nie przeszkadzał. O, kolejny bambus. To możemy go sobie tu wcisnąć. Taki krzak. Tak troszeczkę jak ten wybieg się zazieleni, to mam wrażenie, że będzie po prostu ładniej też, chociaż nie wiem, czy to jest wrażenie, czy to jest złudzenie. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Jakiś barwinek, co to jest? Takie coś niezaładne, ale dobra, niech będzie. Trochę nam to też zazieleni teren. Ile minut? Minuta mi została. No pięknie! Ajajaj, to jest stresujące, naprawdę. Jakaś sosna, czy sosnę chce? Nie, sosny nie chce. Co ja tu bym jeszcze chciała? To co to jest? To są takie... Dobra, mogą być te kwiaty, niech będą. Odrobinę jeszcze tutaj tych kwiatów gdzieniegdzie. Cyk, cyk, cyk. No nie jest tak źle! Słuchajcie, oprócz tego, że nie zdążyłam zrobić ścieżki, którą chciałam zrobić, to myślę, że w sumie aż tak tragicznie nie jest chyba, co? Czy jest? Jest czy nie jest? Możecie dać znać, jest bardzo źle, czy jest umiarkowanie źle, ale mi się wydaje... O, 37 sekund, dzięki! O, pięknie. Dobra, jeszcze jakaś skałka? Wleci mi jakaś skałka tutaj? Wleci, ale to nie ta skała, ja chciałam pustynną. Ajajaj, aha, dobra, bo to nie ten biom też, to sobie pustynnej nie wezmę. Dobra, to sobie muszę te skałki gdzieś tu powrzucać. Dawajcie mi jeszcze więcej tych skałek. Tak, o, i ostatnie sekundy. Dobra, to jeszcze to sobie spróbuję przekopiować. Cyk, i to sobie ustawimy, o, gdzieś tak tu. Pięknie, i z drugiej strony możemy ustawić jeszcze gdzieś. 5 sekund, świetnie, o, coś takiego. Dobra, skończyliśmy. Stop, tak, słyszycie. Dzwoni mi, stopuję i już nic więcej z tym wybiegiem nie robię. O, zapomniałam pomalować teren, świetnie, ojoj. Dobra, możemy się teraz przyjrzeć, jak to wygląda. Mają miejsce na wodę, chyba o niczym nie zapomniałam. Mają miejsce do karmienia tutaj na drzewie. Mają sporo miejsca do wspinania. Tu jest jeszcze taka atrakcja, mostek, więc goście będą mogli podziwiać, jak się będą wspinać. Jest też miejsce do spania. Są jakieś atrakcje żywieniowe, lizawki, nie lizawki. No dobra, no... Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie im dobrze. Mają też trochę cienia. Starałam się, żeby było trochę cienia na tym wybiegu, bo jednak jesteśmy chyba w Australii, prawda? Tak mi się wydaje, że to jest Australia, z tego co pamiętam. Dobra, to w takim razie musimy teraz wrzucić zwierzaki na wybieg. Ja postaram się jakieś fajne znaleźć. No i mamy pantki rudę, mam listki bez ograniczenia, więc pozwolę sobie kupić srebrną pantkę rudą pana pandzia i panią pandzie. Dziękuję, czekają tutaj w magazynie, więc wrzucamy je na wybieg i czekamy, aż mi przyjdą pracownicy i przyniosą nasze pantki. Zobaczymy, jak sobie będą tutaj pantki radzić. Nie no, chyba nie jest aż tak bardzo źle, no...
Powiem wam, że nawet bardziej mi się podoba ten wybieg niż ten tutaj, co budowaliśmy w 15 minut. Nie wiem, jakoś tak. Chyba przez to, że tutaj jest dużo rzeczy do wspinania się i może dlatego wydaje mi się ciekawszy. O, i zapomniałam, o, wiem właśnie, wiem o czym zapomniałam. Pisaliście mi też za poprzednim razem, że zapomniałam o donate boxach i tablicach informacyjnych, ale jakoś, nie wiem, ja zawsze też jak budowałam w tych franczyzach, to nie ustawiałam tego chyba od razu, tylko później gdzieś to tam dodawałam, więc po prostu jestem też nieprzyzwyczajona, żeby to dodawać, ale i tym razem zapomniałam, a skoro już zapomniałam, to już dodawać nie będę, bo czas mi się skończył, więc nie będę... O, jak słodko, co prawda pozycja trochę dziwna. Muszę im zdjęcie zrobić, poczekajcie, muszę cyknąć fotełkę. Cześć misiaki, dzień dobry, witam was na waszym nowym wybiegu. Przepraszam, że jest tak skromnie, ale... Ale miałam, że tak powiem, ograniczony czas. Podoba wam się, czy wam się nie podoba? Zaraz się będziemy mogli przyjrzeć, czy będą się wspinać. Nie, no dobra, chyba się będą wspinać, chyba nie będzie tak źle. O, jak ty skaczesz, kochanie, a gdzie jest twój drugi kolega? Jestem ciekawa, czy wejdzie tutaj na ten mostek któryś. Ojojoj, słodziaki, dzień dobry. Chodź tutaj, zaraz cię poobserwujemy. Misiaku, słodziaku. Och, och, jaki piękny. Pantki są przepiękne. A co to? Korek się zrobił w drugą stronę teraz? Chciałabym, żeby tutaj na górę weszły. No mam nadzieję, że wejdą na górę. Ach, no i nie zdążyłam zrobić tej platformy też, o której myślałam, że uda mi się zrobić taką platformę dla gości, żeby się... Co mi tutaj? Co mi za komunikaty wyskakują? Odkryto chore zwierzę? Serio? To któryś już jest chory? No świetnie, dziękuję. W każdym razie myślałam, że uda mi się zrobić tutaj taką platformę i że pod tą platformą uda mi się zrobić jakieś takie miejsce dla nich do spania. A w ogóle to spójrzmy, jak im się tutaj podoba, czy w ogóle im się podoba, czy niezbyt. Ojoj, ty jesteś chory, no to wiem. I wybieg, co z wybiegiem? Temperatura i teren. Układ terenu jest zdecydowanie nieodpowiedni dla tego zwierzaka, naprawdę? Aż tak źle? Teren, układ terenu, ale co z tym terenem? Aha, aha, piasek, no właśnie. Kurczę, zrobiłam błąd, że ich wcześniej nie wprowadziłam przed tym, jak zaczęłam budować chociaż jednego, bo miałabym przynajmniej informacji na temat tego, czego potrzebują, a ja nie miałam nic. No i nie są tak do końca zadowolone, ale... Aha, 15% dobrostan. No dobra, to przymknijmy na to oko, poprawię się w kolejnym challenge'u, jeżeli będziecie chcieli na 5 minut, to postaram się bardziej. W 5 minut na pewno pójdzie mi lepiej, więc dajcie znać, czy chcielibyście kolejny challenge, dajcie też znać, czy sami robicie sobie takie challenge'e, czy to jest coś, co wam się podoba, takie wyzwania czasowe, czy budujecie w ten sposób czasami. Myślę, że to jest fajne urozmaicenie i można się pośmiać i fajnie pobawić w inny sposób niż zazwyczaj, więc ja się będę już powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mi tak, ja się super przy tym bawiłam, więc mam nadzieję, że wy również. Zapraszam was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć!